czyli możemy zmieniać kolor i zapach zanęty dosłownie, tak jak w moim przypadku do dzisiejszego wędkowania weźmiemy kryla, kolor czerwony i trochę zanęty zarobimy. Czerwony i weźmiemy matrioszkę i pokażę co i jak. Niewielką ilość. Ok, myślę, że starczy. Zamkniemy i wymieszamy w matriosce. W zależności czy mocny, czy słabszy kolor, więc w zależności ile damy kropel, tak nam zabarwi naszą zanętę. Będzie kolor czerwony i zapach na dodatek kryla przebijał się w tej zanęcie. I mamy zamierzony efekt w postaci na czerwono zmieniony kolor zanęty i podkreślony jeszcze dodatkowo smakiem kryla. Nic dodać, nic ująć. I wszystkie te 5 kolorów możemy zabarwiać tak samo nasze zanęty. Teraz wystarczy założyć na bagnecik tuńczyka i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Tak samo z pelecikami możemy mieszać w jaki chcemy stosunku, trochę żółtej, trochę pomarańczowej, zielonej, brązowej, oraz czerwonej. Jak nam tylko pasuje, tak możemy barwić, dodawać, mieszać nasze zanęty, peleciki, jak nam tylko się podoba. Teraz pora zarzucić zestaw. No i sam jestem ciekaw, czy zmiana koloru oraz zapachu przyniesie jakąś rybę. Akurat dzisiaj spasował kryl czerwony, peleciki i przy zanęcie też kryl daje dzisiaj radę z tuńczykiem. Taka ładna krasnopiórka, piękna krasnopiórka.